Witam was bardzo serdecznie w Młocarni, tak zwie się ta mapa w epizodzie drugim mapy trzeciej. Jak na razie nas tutaj żołnierzyki widać atakują. Kiepski ten sekret. Ale zobaczymy co będzie dalej. O, obydwie rozwaliłem. Plus jakieś przejście. O. Chce się to rozwalić? Nie da. Za łatwo by było. Właśnie, szkoda, że mojego miecza nie mam. Tak to bym se poblokował te ich ataki piłą. Tu nic nie ma, w sumie. Trochę was tu jest. Dobra, muszę obmyślić strategię działania. Dobra, teraz powinno być trochę łatwiej. Raz i dwa. Trochę tak jakby mało życia mam. Bardzo mało życia. Dobra. Też już nie żyje? Też już nie żyje. Moździerz. O, o, o. Życie tam było. Daj. Dobra. Tak już jestem spokojniejszy troszeczkę, chociaż tego życia to ja nie za dużo mam. W ogóle. Nie, no dobra, jest grafika. Tak, jakbym odniósł wrażenie, że. Że jakoś tak brzydziej to wygląda. O Jezus. Nie, no. Normalnie chcę. Nawet nie wiedziałem, że da się takie coś zrobić. Nie ma nikogo, nie ma nikogo. A nie, tutaj są. Dobra, jest delikatnie lepiej. Aj. Ja tu słyszę piłę gdzieś.
Albo mi się wydaje. No nie wiem, mniejsza z tym. Nie no, przecież tak brzydko nie wyglądało. Ej, no no co jest? Nie no, nie ma tutaj. Czemu? No, no teraz to wygląda normalnie. Czemu tu się ta grafika tak zmieniła sama od siebie? Nie wiem. Nie wiem, dziwna sprawa. Odwal się. U góry chyba są. O Boże, jak ładnie, jak miło jest widzieć normalną grafikę w Dusk. A nie to coś, co przed chwilą mi się sprezentowało. No przecież takie czyściutkie to wszystko. Co tu jest? O Jezu. Ej! Odwalcie się. Wow. To było przypadkiem, nie chciałem w ciebie trafić. Pięć zdrowia, okej. To jest słabo. O, już trochę lepiej. All hail the great treasure. Wszyscy pokłonią się wielkiemu mocarzowi. To niby to? Ta maszynka? No dobra, niech będzie. Maintenance access. Ja mam do tego czegoś wejść, ta. Fajny fetysz. E? W sumie po co ja tu przyszedłem? Już nie za dużo mi to pomoże. Może coś pominąłem. Znaczy, pominąć na pewno coś pominąłem, ale... nie bardzo.
O. Piernicze. Ho. Okej. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, dwa sekrety odkryłem na 7,71 na 71. I epizod drugi, mapa trzecia ukończona. Czas na kolejną. Co tym razem? Piekielna machina. O. Upadek zniszczył twoją latarkę. Super. Ratuj nas. Generalnie to ja wyczuwam tu jakiegoś... bossa. O. Mam jakiś kluczyk. Ja ogółem bardzo mi się nie podobają te odgłosy, tak trochę... Bardzo jest chaotycznie. Nie bardzo wiem, co ja tu mam zrobić, gdzie ja mam iść. O. Ciasno, strasznie ciasno. Ja pierniczę. Skubany. Nie, no ja tam na dół nie schodzę, no bez jaj. Aha. Chciałbym wejść na górę. A, okej. Przepraszam, jak ja mogę wyjść? O. Dobra. Nie bardzo... wiem... gdzie mam iść. O. Super.
Coś tu trzeba zrobić, bo to się... O, dobra. Zdrówko, no. Ale powalona mapa. Ostro. Generalnie wyczuwam jadkę. Miało być spokojnie, no. Wszystko? To easy. Znaczy no, nie mów hop, nie? Oczywiście. Zaraz się to może trochę gorzej skończyć. No i miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja w każdym bądź razie mam ten swój klucz, który chciałem mieć. Tylko teraz podstawowe pytanie brzmi... A, niebieski kluczyk, okej. Ej, zginżesz, no. Kozy oszalały. A, okej, też będę wiedział, że to są kozy. Such and cozy. Mogliby dać jakiś, nie wiem, sekret w sekrecie, na przykład tutaj w tych kontenerach jakaś broń czy coś. Dubeltówka to się jak najbardziej przyda. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne. Ale jak jest drabina, to chyba jest bezpieczne. Okej.
Nie mam w ogóle tędy iść. Okej. Bo prawdopodobnie się tędy zabiję, jak spadnę. Tak jest bynajmniej moje wrażenie. Ten właz na dole się chyba otworzył. O, come on. Zakończ poziom. Piekielna machina zakończona. Sukcesem oczywiście. No i w tym momencie podziękuję wam bardzo za to, że byliście tutaj i obejrzeliście ten dosyć emocjonujący odcinek. Kolejnym będziemy podróżować dalej. Tylko jestem ciekaw dokąd. Ale przekonamy się. Do zobaczenia.